wiosna już najlepsze się rozwinęła, a każdy chce gdzieś polecieć na wakacje. Co by pan polecił? No cóż, tutaj wiosna podpowiada, gdzie, w jaką stronę należy polecić, żeby troszeczkę odpocząć. Oczywiście jest to południe Europy. W tej chwili weszliśmy w nowy sezon w naszej branży, w lotnictwie. Od mniej więcej przełomu marca i kwietnia samoloty zaczęły latać częściej i w bardziej słonecznych kierunkach. Lato, sezon letni w tym roku na naszym lotnisku zapowiada się dość udanie. Będzie to ponad 80 kierunków. Przede wszystkim, jak już kolejny raz wspominam, na południe Europy. Spory wybór kierunków takich czarterowych, czyli takich, w których kupujemy, w biurze podróży kupujemy przelot, kupujemy hotel, cały wyjazd, ale też tegoroczna siatka połączeń obfituje w połączenia niskokosztowe do Włoch, do Hiszpanii, do Włoch. Mamy 9 kierunków, w sumie 24 razy w tygodniu będzie można do lotnisk włoskich polecieć, tam złapać trochę słońca, pójść na dobrą kolację i spędzić trochę fajnego czasu. Także basen Morza Śródziemnego jest w tym roku świetnie reprezentowany. To są lotniska hiszpańskie, to są wspomniane włoskie. Dwie nowości z ubiegłego roku, czyli Zadar i Split w Chorwacji, Grecja kontynentalna, wyspy greckie. To są połączenia, które zawsze cieszyły się wielkim powodzeniem, wielką popularnością, a w tym roku ze względu na fajną ofertę i towarzyszące temu też dobre ceny, to trzeba przyznać, dogodny układ połączeń, myślę, że będą się cieszyły olbrzymią popularnością, dużym zainteresowaniem ze strony naszych pasażerów. Mówiąc o układzie połączeń, mam na myśli fakt, że wiele z tych kierunków, szczególnie włoskich, mamy w ofercie nie tylko dwa, ale też 3-4 razy w tygodniu, co powoduje, że możemy bardzo łatwo ułożyć sobie taką krótką podróż pod nasze możliwości, pod nasze potrzeby. Jeśli dla kogoś cennym elementem jest urlop, no to możemy tak zaplanować podróż, żeby tego urlopu nie wykorzystywać, albo kosztem jednego dnia urlopu móc pojechać na 3-4 dni właśnie gdzieś na południe. Jeżeli zaś jesteśmy czuli na parametry cenowe, to jeszcze teraz jesteśmy w stanie znaleźć takie oferty w bardzo dobrych, sensownych, niskich cenach. Także jest to oferta na każdą kieszeń, na każde potrzeby. Warto zaglądać na naszą stronę w internecie, czyli www.airportwrocław.pl. Ponieważ tam mamy specjalny dział pod tytułem Inspiracje podróżnicze. Tam warto sobie kliknąć i wszystko stanie się jasne. Zmieniły się też warunki wylotów. Mówię już o tym, że COVID trochę już ustąpił. Wciąż jednak czasami trzeba zrobić ten test. No tak, tu warunki zmieniły się diametralnie, to znaczy mieliśmy do czynienia z sytuacją, w której wiele krajów europejskich zrezygnowało ze swoich wymogów związanych właśnie z sytuacją covidową. Także wyjazd w tej chwili do wielu krajów europejskich stał się po prostu tak prosty i łatwy jak w czasach przedpandemicznych. Również Polska zmieniła reguły wjazdowe do Polski, co oznacza, że jak będziemy wracali po wakacjach czy po krótkim wyjeździe, przede wszystkim z krajów non-strefy poza Schengen, nie będzie nas dotykał wymóg konieczności przeprowadzenia testu przed wjazdem. No oczywiście potania koszty podróży, troszeczkę zmniejsza czas, jaki musieliśmy spędzić na lotnisku po powrocie. Ten czas był krótki, ale jednak. Także w tej chwili tylko niektóre kraje mają jeszcze wymogi związane z testowaniem, dlatego utrzymujemy nasze laboratorium, nasz punkt testowy przed każdym odlotem. Każdy, kto ma taką potrzebę, może taki test u nas w dalszym ciągu wykonać, no ale to powiedzmy skala tej działalności spadła kilkukrotnie, więc dzisiaj cieszmy się tym, że jest swoboda podróżowania, że już nie ma także wymogu noszenia maseczek, czy na terenie lotniska, czy na pokładach niektórych samolotów. Są linie lotnicze, które nadal ten wymóg utrzymały.
ale to, no cóż, dla naszego bezpieczeństwa, dla naszego zdrowia, więc myślę, że akurat ten element nie będzie budził jakichś tutaj wielkich sprzeciwów ze strony naszych pasażerów. Zachęcam znowu do tego, żeby zajrzeć na naszą stronę w internecie. Tam podajemy bardzo precyzyjnie informacje o tym, w których krajach jakie wymogi jeszcze obowiązują. Zawsze można zadzwonić na naszą infolinię, upewnić się, jak okaże się, że już przyjechaliśmy na lotnisko przed odlotem. Jest punkt informacyjny, jest miejsce, w którym takich informacji udzielamy, gdzie w razie potrzeby jeszcze czy można kupić maseczkę, czy kupić taki test przed wylotem. Także jesteśmy przygotowani świetnie do tego sezonu, który właśnie nadszedł. Kulminacji będzie kilka. Będzie to na pewno okres teraz świąt Wielkiej Nocy w połowie kwietnia, potem weekend majowy. Potem Boże Ciało, no i w zasadzie nie mrugniemy okiem i będziemy w ścisłym sezonie wakacyjnym. Czy sytuacja międzynarodowa odbija się na ilości pasażerów? Oczywiście, że tak. W dwojaki sposób. Wspomniane zluzowanie wymogów covidowych oczywiście sprzyja wypełnieniu samolotów, sprzyja decyzjom o tym, że zaczynamy na nowo podróżować. My to widzimy natychmiast w bookingach, widzimy to natychmiast w ilości pasażerów na pokładach samolotów. No i to jest ta dobra strona sytuacji, która nas otacza. Natomiast no, oczywiste jest, że sytuacja w Ukrainie, czyli napaść Rosji na Ukrainę, tej działalności nie sprzyja. Oczywiście linie lotnicze musiały zawiesić, zmuszone były do tego, aby zawiesić wszystkie połączenia ukraińskie. I to dla nas, no przyznam, że jest duży uszczerbek w takim sensie, że planowaliśmy, że w kierunkach ukraińskich w całym roku 2022 poleci 260-270 tysięcy pasażerów na ogółem 2 400 000, które planujemy mieć w tym roku. Także jest to ponad 10% pasażerów naszego, potencjalnie 10% pasażerów naszego lotniska na Ukrainę nie poleci. Więc ta sytuacja oczywiście nam nie sprzyja, trzymamy kciuki za Ukraińców i liczymy na to, że pokonają Rosjan i szybko sytuacja w Ukrainie wróci do normy, ale też i wtedy linie lotnicze rozpoczną znowu loty do tych miast czy do tych lotnisk ukraińskich, które będą zdolne przyjąć te samoloty. I tak dzisiaj trzeba to widzieć. W miejsce utraconych połączeń ukraińskich linie lotnicze postarały się odtworzyć właśnie inne połączenia, wspomniane Włochy, też Europa Zachodnia, Skandynawia, tutaj nowe dwa połączenia do Sztokholmu na główne lotnisko Arlanda, do Oslo na główne lotnisko Gardermoen, nowy przewoźnik Norwegian, który lada moment zadebiutuje na naszym lotnisku. No to są te ruchy, które cały czas sprzyjają, które cały czas obserwujemy jako czynniki wzmacniające ruch, jako czynniki, które zachęcają pasażerów do tego, aby planować podróże międzynarodowe. Oczywiście to, co działo się w polskich kurortach w lecie 2020 roku czy w lecie 2021 roku, gdzie polskie kurorty były przepełnione polskimi turystami, myślę, że wielu rodaków zachęca do tego, żeby znaleźć jednak fajną ofertę gdzieś nad Morzem Śródziemnym i nawet stosunkowo wysokie euro, które oczywiście jest czynnikiem, który też tutaj nie pomaga, ale w tym przypadku nie będzie przeszkadzał w tym, żeby spędzić niedrogo, taniej niż w Polsce, naprawdę fajne wakacje w dobrej klasy hotelach gdzieś na południu Europy. Czyli zaglądamy na stronę i szykujemy się na wakacje. Bardzo mocno zachęcam i zapraszam. Dziękuję. Dziękuję bardzo.